Hej kochani, witajcie w kolejnym car vlogu. Dzisiaj deszczowo, deszcz leje. Zawsze wam muszę powiedzieć, jaka jest pogoda. No i dzisiaj właśnie nieciekawie, podobno już ma teraz padać, no ale nie będę tu waszą pogodynką, wiecie jaką macie pogodę za oknem, jakoś tak zawsze ta pogoda jest wprowadzająca. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o pewności siebie. Postanowiłam przyjść tutaj do was i pogadać o pewności siebie, bo jest to coś, z czym borykamy się przez większość życia. Większość z nas wątpi w siebie, wątpi w swój wygląd, wiecie, i w charakter, i w ogóle... Ciągle w siebie mam wrażenie wątpimy, chociaż mamy tak fajną podstawę, tak fajną bazę, my sami jesteśmy tak wspaniali jako, wiecie, jako kreacje, że tak powiem, że to jest aż dziwne, że w siebie tak wątpimy. I zawsze mi zadajecie pytanie, jak to jest, że masz taką pewność siebie, że tak się dobrze czujesz w swoim ciele i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co, to jest coś, co wypracowałam przez lata, już wam kiedyś ten temat nagrywałam w formie car vloga, ale wam zrobię update, po prostu zrobię wam update, powiem wam kilka dzisiaj mądrych rzeczy, słuchajcie do końca, bądźcie ze mną, wiem, że lubię car vlogi, więc mam nadzieję, że wam się spodoba ten temat. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że media nam sprzedają taki trochę obraz idealnej kobiety, idealnego mężczyzny. Chciałabym wam od razu polecić profil, póki wiecie, żeby nie zapomnieć, chcę wam polecić profil na Instagramie Adama Chowańskiego. W tym momencie przerywamy film i obserwujemy Adama. To jest ten profil, żółty pan. Pozdrawiam cię, Adam. Adam od 2010 roku jest stylistą i na pewno go znacie i ze śniadaniówek, i z różnych programów i tak dalej, i pracuje z gwiazdami, nie tylko. Ale Adam, słuchajcie, robi jakąś rewolucję na Instagramie. Rewolucję właśnie na temat postrzegania siebie, na temat akceptacji własnego ciała i na temat normalizacji każdego ciała. To jest najważniejsze. My nie powinniśmy akceptować, wiecie, osób plus size, osób za chudych, osób z innym kolorem skóry, tylko normalizować wszystko, bo ludzi jest na świecie tyle i kształtów, i rozmiarów, i wzrostów, i wyglądu, i nosów, i wiecie, i włosów jest tyle, że wszystko powinno być w końcu unormalizowane. Wszystko powinno być traktowane jak normalne. I słuchajcie, to jest fantastyczne, co on tutaj robi na Instagramie. Pokazuje na przykład, dzisiaj była pogadanka na temat rozmiaru ubrań, jak rozmiar ubrań na nas wpływa. Fantastyczna relacja, na pewno u Adama ją znajdziecie. I to, że kobieta cały czas jest traktowana, że powinna być coraz mniejsza, a facet powinien być większy. I my, patrząc na swoje stare zdjęcia, często... Myślę, że każdy jest tego przykładem, ja przynajmniej jestem. Patrzę na zdjęcia sprzed 5-10 lat, mówię, wow, ale byłam chuda, ale wyglądałam super. A wtedy czułam się najgorzej na świecie. I mam takie zdjęcie, właśnie ostatnio mi kumpela przysłała, gdzie byłyśmy na wakacjach z 10-12 lat temu, dobra. I ja wtedy na tych wakacjach czułam się okropnie, powiem wam, czułam się naprawdę jakaś taka wielka, wiecie, bo były ze mną osoby, które były wiele szczuplejsze i porównywałam się ciągle do innych, mimo że każda z nas była zupełnie inna. Jedna moja kumpela malutka, drobniutka, wiecie, taka filigranowa. Druga znajoma, w sensie rodzina, bardzo wysoka, szczupła modelka. I wiecie, każdy wyglądał inaczej, a ja zawsze największa, najwyższa. I mimo, że wyglądałam super, jak patrzę teraz na te zdjęcia w bikini, wyglądałam super, to ja potrafiłam narzekać i wiecie, i być z siebie niezadowolona. I ja mówię, Boże, czy ja jestem nienormalna? Naprawdę. Patrzę na te zdjęcia i w to nie wierzę. Jak ja mogłam twierdzić, że wyglądam źle? W jakimkolwiek miejscu wyglądać źle. I chyba każdy z nas tak ma, patrząc na stare zdjęcia z jakiegoś tam ze szkoły, z liceum, z gimnazjum, z podstawówki. Ojejku, wtedy czułam się źle, a wtedy tak dobrze się wyglądało. I wtedy nie, byłam niezadowolony. I wiecie, co jest najlepsze? Że za parę lat spojrzysz w lustro, ty chłopaku i ty dziewczyno, i powiesz to samo. O kurde, te 5 lat temu, czyli dzisiaj, ale super wyglądałam. Było mniej zmarszczek, było mniej tam jakichś niedoskonałości, powiedzmy, celulitów, roztępów, mniej, nie wiem, tkanki tłuszczowej, nie wiem, więcej mięśni, lepsza kondycja, można było dłużej imprezować. Cokolwiek sobie wymyślicie na swój temat, że mieliśmy fajniejszy okres w życiu, a to się dzieje teraz, słuchajcie, to się dzieje teraz i my będziemy kiedyś to wspominać jako fajny okres. Zwykle będziemy tak wspominać, większość z nas będzie tak wspominać. No i teraz, co nam kreują media? Media nam kreują, że mamy wyglądać w dosyć właśnie taki jednolity sposób. Mamy być prawdopodobnie białą kobietą, mamy mieć rozmiar, no dobra, 36-38, max 38, to już jest pewnie dużo, czyli mamy mieć rozmiar S, XS, ale musimy mieć biodra i piersi i bardzo małą talię, czyli musimy wyglądać troszeczkę jak Kim Kardashian, ona jest wzorcem. Ewentualnie możemy wyglądać jak jej siostra Kendall, która jest, czy tam, no
tak, Kendall, która jest modelką, jest wysoka, ale jest bardzo szczupła. I to jest w sumie jedyna możliwość, żeby jak możemy wyglądać. Innej opcji nie ma. Musimy mieć bardzo mały brzuch i bardzo szerokie biodra i bardzo duży biust. To jest jedyna opcja po prostu. Jestem ciekawa, jak ten model się zmieni za 10 lat, bo 10 lat temu był troszeczkę inny. Wiecie, to jest takie trochę nie fair. Jeżeli chodzi o facetów, to nie tyczy tylko kobiet. To, że kobiety bardziej to przeżywają i mają więcej pewnie rozkmin na ten temat. Faceci też mają mnóstwo kompleksów i dążą do jakiegoś swojego ideału. A ideał, wiecie, nie istnieje. Ideał u faceta to jest rosły facet, pewnie przypakowany. Musi być właśnie ciągle zbudowany. Musi być po prostu mega męski. Musi być dzikiem z lasu, ale musi być do tego przystojny. Pewnie musi być biały, ewentualnie mulat. Wiecie, no takie są standardy, które większość z nas tak nie wygląda. Ani faceci, ani kobiety. Kurczę, i dlaczego mamy całe życie do tego dążyć, jeżeli i tak nie będziemy tak wyglądać? Jeżeli to nie ma sensu, żeby wyglądać jak coś, co ktoś tam narzuca, wymyśliły media, jest na coś moda. To jest bez sensu w ogóle, żeby do tego dążyć. Naprawdę, mam ostatnio takie przemyślenia, że kurde, to jest w ogóle... To, co my oglądamy w social mediach, to w ogóle nie ma sensu. To, że my się przejmujemy rozmiarem, że my się przejmujemy naszym brzuchem, że się przejmujemy, nie wiem, że nie mamy pełnych bioder, ale mamy, nie wiem, wąskie, lub bardzo szczupłe osoby właśnie się przejmują, że nie mają tych kształtów. To jest w ogóle taka strata czasu, Powiem wam, jaki jest mój sposób. To są moje pierwsze przemyślenia. Trochę mnie właśnie Adam do tego zainspirował, żebym wam o tym powiedziała i to jest tak ważne, żeby o tym pamiętać, żebyśmy się nie dali ogłupić tym kanonom. Ostatnio też Huda o tym fajnie nagrała, jak gwiazdy przerabiają się na Instagramie, żeby być o takie po prostu. I też mówiła, że to jest nierealne. A druga sprawa jest taka, ode mnie wam powiem, tak zupełnie ode mnie, mój sposób na tą samoakceptację: mów do siebie dobrze. Zwracaj się do siebie uprzejmie, bądź dla siebie miła i miły, mów do swojego wewnętrznego ja, zwracaj się do siebie bardzo miło, tak jakbyś się zwracał i zwracała do przyjaciela czy przyjaciółki. Naprawdę, tak jakbyś chciała, żeby bliska ci osoba z czułością i z miłością się do ciebie zwracała. Nie mówię o toksycznej przyjaźni, mówię o prawdziwej miłości, zwracaj się tak do siebie, bo... Ty jesteś w swoim życiu najważniejszy i najważniejsza. I tak jak zwracasz się do swoich przyjaciół, do swoich dzieci, do swojego męża, jeżeli relacja jest zdrowa, zwracaj się tak do siebie. Bądź dla siebie miły i miła. Bądź wyrozumiały i wyrozumiała. I mów do siebie ciepło. Nawet jeżeli inni mówią, nie są dla ciebie mili i mówią ci ostre słowa i cię krytykują, ty nie krytykuj siebie. Jesteś ostatnią osobą, która powinna cię krytykować. I jeżeli masz gorszy dzień, ja na przykład mam teraz kilka gorszych dni. Mam kilka gorszych dni, po prostu jestem wkurzona. Chodzę taka wkurzona i mówię, poczekam na ten moment, kiedy będę miała taki wewnętrzny spokój i przyjdę i wam nagram tego Karloga, ale mówię nie. Dzisiaj mówię nie. Robię make-up, przyklejam rzęsy, robię sobie usta, wiecie, ładną szminkę, zakładam sobie koronę, ubrałam się streetwearowo i powiem wam, że mimo, że nie czuję się najlepiej, tak ogólnie wszyscy mnie wkurzają, sama nie czuję się dobrze, jeżeli chodzi o wygląd. Robię wszystko, żeby wyglądać super dla siebie. Robię to, co sprawia mi radość. Rzęsy mi sprawiają radość, moje rozpuszczone włosy mi sprawiają radość, sprawia mi radość ten strój. Nie wiem, jak jest określenie po polsku, ale zrób wszystko, żeby się poczuć jak bad bitch. Po prostu jako szefowa czy szef swojego życia. Nawet nie król czy królowa swojego życia, bo to jakieś takie ma negatywne konotacje. Jak szefowa swojego życia i jak szef swojego życia. Jeżeli się tak źle czujesz i zaczynasz do siebie mówić niefajnie, załóż coś. Rzęsy, kolczyki, drogie perfumy, nie wiem, sukienkę, którą zakładasz na specjalne okazje, czy jakieś lepsze spodnie, nie wiem. Zrób coś dla siebie, co sprawi, że lepiej się poczujesz i że będziesz się czuć jak szef, a nie, że będziesz sobą pomiatać. Po prostu zrób coś. Ja dzisiaj się bardziej tak ubrałam, że czuję taką większą moc, taką większą siłę i nic nie jest w stanie mnie ruszyć po prostu. I jeżeli zaczyna się twój wewnętrzny dialog pod tytułem jestem beznadziejna, pod tytułem pogoda jest brzydka, źle się czuję, boli mnie głowa, więc ktoś mi powiedział coś tam, grubo wyglądam. Zaczynasz do siebie tak mówić w taki sposób, to powiedz drugą część zdania. Ale jestem bad bitch, jestem szefową swojego życia. Jest brzydka pogoda, ale jestem nadal bad bitch. Jeżeli mówisz, wyglądam grubo, ale nadal wyglądam super. Mów sobie tą drugą część zdania, jaką tam sobie chcesz. Ja mówię do was teraz, ale mówię jakbym mówiła do jednej osoby. Mów sobie to zdanie i domawiaj sobie, dodawaj sobie tą drugą część zdania, ale mimo wszystko jestem zarąbista, koniec, jestem zarąbista, nie ma w ogóle o czym tu dyskutować, jestem zarąbista, nawet jeżeli nie wyglądam jak 10 lat temu, nawet jeżeli za 5 lat będę wyglądać gorzej czy lepiej, to nie ma znaczenia, tu i teraz jestem zarąbista i koniec.
bądź dla siebie miła i miły. Po prostu trochę łagodniej do siebie podchodźmy. Nie patrzmy na siebie tak krytycznie, bo tak myśląc za 10 lat znowu będziemy żałować, że dzisiaj się tak krytykowaliśmy, a wyglądaliśmy przecież super. Wyglądam super. Dlaczego mam siebie krytykować? Mimo że wewnętrznie czuję się źle i najchętniej bym się walnęła na kanapie w dresie. Nie, wyszłam z tego dresu, założyłam coś, co sprawia mi dzisiaj radość, nawet jak to jest obszerna bluza i moja korona. To mi sprawia radość, moja szminka mi sprawia radość i moje rzęsy. I mój rozświetlacz. Mam nadzieję, że ta pogadanka wam się przyda do czegoś, słuchajcie. Taki mam dzisiaj dziwny nastrój, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie. Mam nadzieję, że do was trafiłam. Słuchajcie. Darek przed chwilą mi przyniósł boksa, właśnie go spakowali. Pokażę wam przy okazji stylizację boksa. Dzisiaj jest premiera. Już była rano premiera. Ten film wchodzi o 16, więc mam nadzieję, że jeszcze coś zostało, żeby wam pokazać. I ja wam teraz pokażę, razem z wami zrobię tu unboxing tego boksa, stylizację boksa. Mieliśmy go wypuścić na początku lutego, ale czekaliśmy na produkty. Wiecie, początek roku był bardzo trudny rozruchowo. Świat biznesu zaczął działać od lutego. Styczeń był martwym miesiącem. Nie wiem dlaczego zupełnie, bo w zeszłym roku było inaczej. Dobra, słuchajcie, otwieramy stylizację box z piękną czerwoną naklejką. Jest lekki, ale to nie znaczy, że produkty są jakieś, wiecie. Po prostu nie ma tu jakichś ogromnych produktów. Jak otworzycie swojego boxa? Otwieracie, dostajecie taką ulotkę. Proszę bardzo. Ja stwierdzam, że lepiej wam pokazać zawartość tego boksa niż ukrywać i zamawiacie w ciemno. Uważam, że te czasy minęły, że kupujemy coś w ciemno. Dostajemy podziękowanie za zamówienie od Stylizacji TV, także każdy dostanie takie. Jak dbać o biżuterię, bo w tym boksie również jest biżuteria, macie tu napisane. Pamiętajcie o tym, że nie śpimy, nie kąpiemy się w srebrnej i pozłacanej biżuterii. Mamy tutaj kupon na produkt, który znajdziecie w środku, zaraz wam dokładnie pokażę. I mamy tutaj właśnie kod specjalny zniżkowy, więc tą karteczkę też trzymajcie, tą ulotkę. I słuchajcie, otwieramy razem boksa. Tadam! Mamy stylizację boksa i wyciągamy po kolei pierwszy, nie, może zacznijmy od naszego produktu, żeby nie było. Pierwszy produkt, który znajdziecie w boksie, jest to oczywiście takie piękne pudełko z czerwoną kokardką, ręcznie pakowane, stylizację TV. Kto zamawia u nas biżuterię, ten wie. I uwaga, uwaga, takie piękne kolczyki. Jest to złote origami, są to srebrne, pozłacane 24-karatowym złotem kolczyki w kształcie origami właśnie. I wiecie co, założę je od razu, żebyście widzieli, jak wyglądają na uszach. Ja mam w tym momencie na uszach nasze czarne cyrkonie, czarną koronę. O, tak wyglądają. Takie dosyć spore cyrkonie w koronie, ale zmienimy sobie i wam pokażę, jak wyglądają te, żebyście mieli porównanie. Chcieliśmy koniecznie serce, bo jednak wiecie, bo jednak właśnie ten okres jeszcze walentynkowy i jednak jest to fajny motyw i ja bardzo lubię takie minimalistyczne kolczyki i właśnie podoba mi się bardzo, spodobało mi się po prostu to origami serce. I tak wyglądają te kolczyki, są śliczne, są po prostu śliczne, myślę, że na pewno będą wam się podobać. Kolejnym produktem z naszego boksa, proszę bardzo, jest Glove. Są tutaj te Glove Moon Pady. I słuchajcie, jest tu napisane tak. To jest tylko jedno opakowanie wacików. Trzech wacików. Powiedziało 7 bilionów ludzi. I chodzi o to, żeby nie używać wacików jednorazowych, tylko żeby przerzucić się na wielorazowe. Ja wielorazowe używam od dawna. Od dawna nie miałam w rękach takich zwykłych wacików. A te z Glove są tak mięciutkie, tak przyjemne, słuchajcie. Taki zestaw dostajecie. Trzech takich wacików. I ja wiem, że teraz na rynku pojawiło się dużo, że jest dużo tańszych, ale pisaliście mi nawet, że te na przykład z Rossmana nie mają porównania do tych oryginalnych i te są przemilutkie i podczas prania nic się z nimi nie dzieje, zmywają wam cały makijaż, możecie tu nalać płyn micelarny. One też nie są, nie wyglądają jak te ręczniczki małe, nie są takie szorstkie, one są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Będę wam na pewno jeszcze więcej o nich mówić w innych filmach, ale fantastyczna sprawa. Trzy takie waciki, taki zestaw Glove, więc super. Mamy rozświetlacz marki Reverse. Słuchajcie, polska marka i tutaj jest miks rozświetlaczy. W zależności od tego, jak wylosujecie, tak wam się trafi. Ja tu akurat mam kolor Emotion. Z tego, co pamiętam, chyba 6 czy 7 jest tych kolorów, które może wam się trafić. Emotion wygląda tak, jest przepiękne. I pokażę wam z bliska, jak pięknie się błyszczy. Tak wygląda ten rozświetlacz. Bardzo fajna polska marka. W ogóle bardzo, bardzo mili ludzie. Od razu wam mówię, ja lubię pracować z markami, w których pracują ludzie. Fajni ludzie. Słuchajcie, gwiazdą taką jeszcze naszego pudełka jest coś specjalnego, co tu się mieści w tym opakowaniu. Jest to marka Marie Brocard i słuchajcie, znajdziecie ich na mariebrocard.pl i to jest marka z Białegostoku i tutaj mamy taki olejek, który jest mocno rozświetlający i mamy 98,5
naturalnego składu. To jest właśnie to. I na ten duży olejek, na ich produkty macie zniżkę z tym naszym boksem. Tak wygląda ten olejek. To jest olejek do ciała. Zobaczcie, tutaj w środku jest właśnie ten brokat. Ma przepiękne opakowanie. A jak tu otworzymy, zobaczcie, jak ładnie to jest zapakowane. Mamy taką fajną kuleczkę. Pachnie, słuchajcie, jak perfumy. I jest pięknie połyskujący. Nie wiem, czy tutaj będzie... O, tutaj widać. Słuchajcie, jak połyskuje. Od razu taka złota się ta skóra zrobiła. Zdrowa. On będzie pięknie wyglądał na dekolcie, ale można też nałożyć trochę na nogi, właśnie na ręce. I rozsmarować sobie oczywiście ten olejek. On będzie piękny na obojczykach. Fantastyczna sprawa. Piękny zapach. Co najważniejsze, jest tutaj bioglitter, czyli biobrokat, który jest kompostowalny w 100%, więc to jest fajne, że to nie jest jakiś, wiecie, plastikowy, tani brokat, który jest często wykorzystywany na przykład do paznokci, tylko właśnie jest tutaj ten kosmetyk bioglitter. I teraz sobie zobaczcie tutaj. Cieszę się, że ten produkt trafił do naszego boksa, bo to jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Będziecie na pewno zadowolone. Kolejny produkt z Bielendy jest to ultra nawilżający krem. Ja go przetestuję na Insta Stories, słuchajcie. Jest na bazie ciekłokrystalicznej. Tak jak oni mówią, jest ultra nawilżający. To jest nowa jakość wśród domowych kosmetyków pielęgnacyjnych. Wysoka aktywność, stężenie substancji czynnych oraz starannie przygotowane receptury i autorskie przyjazne formuły. Intensywnie długotrwale nawilża, niweluje uczucie dyskomfortu, chroni przed utratą wody i wspomaga odbudowę płaszcza lipidowego. Jest tutaj Dua Aquaporin, składnik otrzymywany z rośliny Salicornia. Herbacea. Tak wygląda ten krem. Ma pompkę. Ja Wam go będę testować właśnie u mnie na profilu. Bardzo fajne opakowanie, takie lekko matowe. 50 ml. Nie jest to tani produkt, więc znajdziecie go u nas w boksie. Bardzo się cieszę, bardzo. Uwielbiam takie właśnie jakościowe produkty. To jeszcze nie koniec. Mamy jeszcze dwa produkty z Yves Rocher w tym boksie. I słuchajcie, perfumy. 5 ml od Yves Rocher Garden Party. Jest to bardzo fajny zapach. Zobaczcie, to jest taka fajna miniaturka, to nie jest absolutnie taka próbka z psikaczem, tylko to można postawić jeszcze na półeczce, fajnie wygląda. I wybraliśmy specjalnie na wiosnę taki zapach bardzo, bardzo wiosenny, kwiatowy, kobiecy. Jest przepiękny. To są po prostu przepiękne perfumy. Czuję tutaj białe, różowe kwiaty. No pachnie tak, jak się nazywa, Garden Party. Pamiętajcie, że ich opakowania są kompostowalne. Ten plastik też pochodzi z recyklingu na ich zatyczkach, także fantastyczna sprawa. Ja używam ich perfum i są trwałe. A drugi produkt to jest Grand Rouge Elixir. To są bardzo fajne produkty do ust. I ten, słuchajcie, jest w kolorze takiego pięknego, uniwersalnego różu. Ja nałożę na to, co mam, żebyście sobie zobaczyli. I to jest coś takiego, takie połączenie szminki i błyszczyku, mocno sycone, mocno takie welurowe. Wiecie, nie jest to taki zasychający mat jak ta pomadka, którą miałam pod spodem, ale zobaczcie, przepięknie wygląda. I to jest taki bardzo uniwersalny kolor. Myślę, że Wam się spodoba. Także przetestujcie i dajcie mi znać. Słuchajcie, boks kosztuje 125 zł. Jeszcze Wam tylko szybciutko powiem, żeby Was dłużej już tu nie trzymać, ile kosztuje każda z tych rzeczy osobno. Płatki do demakijażu Glow kosztują 25 zł za 3 sztuki. Rozświetlacz ten z Revers kosztuje 10 zł. Krem z Bielendy kosztuje 70 zł. Ta miniatura Garden Party 20. I mini matowa pomadka również 20 zł. Ten brokat do ciała z Marie Brocard kosztuje 23 zł, a nasza biżuteria kosztuje 80 zł. Mówię tu o wartości rynkowej. Oczywiście boks jest tańszy. No i wysłuchaliśmy Waszych próśb, żeby boksy były częściej i żeby były tańsze. Postawiliśmy tutaj na taką dużą ilość, mniejszą cenę. Mam nadzieję, że ten boks Wam się spodoba. 125 zł, myślę, że bardzo fajna cena. Można sobie tu coś popróbować i do ciała, i pielęgnacja, i trochę makijażu, i zapach, i jest tak wiosennie i wiecie, i fajnie. Ja Wam polecam boks. Mi się podoba, jest fantastyczny. Boksy są już spakowane i już dzisiaj do Was wysyłane. Kochani, kończę tego car vloga. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście tą chwilę. Mam nadzieję, że Was, wiecie, podniosłam na duchu, że wam trochę dodałam energii, żebyście w siebie uwierzyli. Posłuchajcie, kto ma w Was uwierzyć, jak nie Wy sami? Naprawdę. Żeby w ogóle kochać, trzeba najpierw pokochać samego siebie, naprawdę. Ostatnio z kimś na ten temat dyskutowałam, ktoś uważa, że nie, ktoś nas może pokochać. Tak, ale to nigdy nie będzie taka pełna miłość. My musimy sami siebie pokochać, bo jak zostaniemy bez nikogo, to kto nam zostanie? Sami sobie zostaniemy. My jesteśmy dla siebie najważniejszym, najlepszym przyjacielem. Trzeba o tym pamiętać. Także ja Wam będę o tym mówić. Jeżeli chcecie więcej takich tematów, piszcie mi na dole. Chętnie poruszę więcej takich właśnie tematów. Wiecie, takich trochę kontrowersyjnych, ale trochę też chcę Was
was motywować, trochę takich pogadanek motywacyjnych. Ja z wiekiem, wiecie, zostaję coraz bardziej wyluzowana i właśnie pełna akceptacji do inności, do różności. Jestem w ogóle bardzo tolerancyjną osobą, ale wiecie, żeby tolerować innych, zaakceptować inność innych ludzi, trzeba też zaakceptować swoją inność i że nie jesteśmy tacy jak gwiazdy Instagrama. One same takie nie są, jak wiecie, na zdjęciach. Pamiętajcie o tym. Także wszystkiego dobrego wam życzę, miłego wieczorku, kochani. Dzięki za oglądanie i zostawcie mi kciuka do góry. Czekam na wasze komentarze na dole. Jaka była wasza droga do samoakceptacji? Albo czy jesteście jeszcze na początku tej drogi? Pa, pa!